on my swag. You win on my swag. You win on my swag. On my swag. Zadbaj o pokój i spokój swojego nastolatka. Teraz wybrane meble IKEA do pokoju dziecięcego i dla nastolatka w promocji minus 10%. IKEA, ty tu rządzisz. W dzisiejszym wydaniu walka z dopalaczami, remont Czarnowiejskiej, rozpoczęcie sezonu piłkarskiego. Agnieszka odbierze chleb, dzień w Krakowie. Trwa walka z dopalaczami. W ciągu ostatnich kilku dni małopolscy policjanci zatrzymali przynajmniej 4 osoby zamieszane w handel zakazanymi substancjami. Również Kraków nie jest wolny od dopalaczy. Śledczy zlikwidowali sklepik ze środkami odurzającymi, który działał przy ulicy Floriańskiej jako salon gier. Policjanci pod zarzutem wprowadzania czy też udzielania substancji psychoaktywnych zatrzymali mężczyznę, który w tym sklepiku pracował, który mógł te substancje wprowadzać do obrotu. Tak więc możemy powiedzieć, że są to kolejne realizacje małopolskich policjantów wymierzone właśnie w ten proceder handlu dopalaczami. Wcześniej już kilkanaście razy policjanci docierali do różnych miejsc, właśnie gdzie taki zakamuflowany handel dopalaczami się rozwijał. Policja apeluje do młodych, by nie eksperymentowali z dopalaczami, ponieważ mogą śmiertelnie zagrozić ich życiu. W nocy z piątku na sobotę rozpocznie się remont ulicy Czarnowiejskiej. Inwestycja została podzielona na 3 etapy. W pierwszym droga w całości będzie wyłączona dla samochodów. Od soboty przez tydzień pojedziemy tylko w jednym kierunku. Szczegółowe informacje na lovekraków.pl. Kiedyś bliżej jej było do piekła niż do nieba. Jednak od blisko roku połowa elewacji kamienicy od strony Stradomskiej wręcz świeci przykładem. W lipcu natomiast ruszyły prace od strony ulicy Dietla. Oprócz tego trwa renowacja dziedzińca. Koszt odnowy kamienicy to na razie blisko 3 miliony złotych. W piątek rozgrywki wznawia Ekstraklasa. Jako pierwsi na boisko wybiegną piłkarze Wisły, którzy przy Rejmonta o godzinie 18 podejmą Górnika Zabrze. Wiślacy zaczynają sezon z ujemnym punktem. 2,5 godziny później Krakowia zagra w Gdańsku z Lechią. Nastroje dobre. Myślę, że nie mamy żadnych problemów, jeśli chodzi o sprawy zdrowotne, poza tam drobnymi detalami, jeśli chodzi o Miroczowilo. Pozostali zawodnicy zdrowi, gotowi do gry. W 100% myślę, zrobiliśmy to, co można było zrobić. No, jedynym minusem jest ten odwołany sparing z Wolfsburgiem. Szkoda, bo liczyliśmy na to. Po więcej zapraszamy na lovekraków.pl. Do zobaczenia jutro.